Jak sezon ogórkowy, to zrobimy coś dzisiaj z ogórków. A będzie to pyszno sałatka z ogórków, z curry, z selerem naciowym. Tako za grycha do wiadomo na tym do czego. Kilo 200 ogórków. Nie moczymy ich w wodzie, bo tej wody się musimy pozbyć. Odcinamy dupki i kroimy je w takie plasterki. Dupki raus. I tak w ten sposób całe kilo 200 ogórków. Ogórki mamy pokrojone. Nie ubieramy je ze skórki, bo wiadomo, we skórce siedzi no i więcej witamin. Posypujemy to jedną kopiastą łyżką soli. Po co sol? Po to, żeby ogórki puściły woda, żeby później były bardziej chrupiące. Dokładnie mieszamy i odstawiamy to na 3 godziny. No niestety 3 godziny to trwa, zanim to wszystko fajnie, ta woda z tych ogórków wyleci. 3 godziny za nami. Zobaczcie się to. Ile ogóry puściły wody. Dobra, następna czynność, jaką będziemy robić, to tak. Bierzemy garniec. 3 szklonki octu. 3 szklonki wody. Trzy szklonki cukru. Dużo. Seler naciowy. Dwie cebule. Cztery łyżeczki papryki ostrej. Cztery łyżeczki curry. Cztery łyżeczki pieprzu. Patrzcie jak to kolorowo fajnie tutaj wygląda. Teraz to musimy zagotować. Rozpuścić. Parę minut pogotować, bo ten seler naciowy też ma być do jedzenia. Żeby on troszkę zniknął. Tak to powinno wyglądać, moi drodzy. Dobra, teraz to zagotujemy, a potem będziecie widzieć co dalej. 5 minutek minęło. Seler ma być delikatnie miękki, nie ma być tyle rozgotowany. 5 minut nie wystarczy, on ma być potem chrupiący. Pamiętajcie, nie pomylił rzek się, 3 szklonki cukru. Teraz bierzemy sitko, przesadzone to. To ma być słodko, octowo, mocno pikantne. To na bok. Teraz nasze ogóry. Do ogórów ląduje cebula i seler naciowy. Teraz to musimy wymieszać tylko, żeby w każdej krawędzi było, że tak powiem, porówno wszystkiego. Dobra, teraz co, no, krawędzi ładujemy. Ładujemy, potem zalewamy naszą
że tak powiem, zaprawą octowo, cukrowo, paprykowo-pieprzową. Zakręcamy i pasteryzujemy 10 minut. Max 10 minut. 5 minut mi wystarczyło. Odstawiamy 3-4 dni i będzie do jedzenia. Dobra, ja to zrobię za tym zalewą. Dobra, słoiki w garu. Wyszło mi tego 4 krauzy. Zostało mi trochę tej zalewy, więc jak zrobił jeszcze dwie krauzy, jak zrobił cukinii. Obrał ją ze skórki, pokrał ją we słupki. I będziemy mieć 4 krauzy łogurów i 2 krauzy cukinii. Dobra, to teraz co, widzimy się, to pasteryzuje 5, ja tak nie myślę, może 10 minut, 5-6 minut starczy. Widzimy się na koszt próbie. Nie zapomnij kciuka do góry, subskrybować kanału, bo co, bo warto, bo fajne rzeczy robię. Następne się tak myślę, że chyba zrobię, bo mam też dobry przepis na paprykę marynowaną, więc obserwujcie, subskrybujcie i do następnego. Kole awele, 3-4 dni minęły. Nasze ogórki z selerem naciowym, cebulką. Bydą. Otwieramy. O! Uch, one fajnie dają. Przesadzimy to. Zmienię listeczka. Okej, tak się to prezentuje. Kosztujemy. Słyszycie, jakie to jest? Chrupiące te ogórki. Ser naciowy. Bajka. Pikantne. Lekko słodkie. Wyraźnie wyczuwalne jest curry. Curry, no i ta ostrość tego pieprzu. Powiem wam, do gorzałeczki. Idealna cebulka. Bajka. Bajka. Róbcie, kiście, zaprawiajcie. Subskrybujcie przede wszystkim. I do następnego.